To jest urządzenie zmieniające życie. Żeby nie było, to nie jest jakiś mega magiczny sprzęt, to jest po prostu maszyna do gotowania jajek. Ale jeśli tak jak ja nie lubicie pilnować garnka i sprawdzać na pewno już, czy już, czy już, czy już, to jest świetny sposób, żeby wrzucić jajka i robić sobie różne inne rzeczy w tym czasie i potem jak jajka są gotowe, to po prostu to będzie pipczeć. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Co jem w ciągu dnia, czyli filmie, w którym, uwaga, pokazuję, co jem w ciągu dnia. Wiem, zaskakujące. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będę robiła troszkę coś innego, bo zamiast moich posiłków będziemy testować gotową dietę. Dietę, która reklamuje się jako taka bardzo szybka dieta dla osób zabieganych, co się świetnie składa, bo aktualnie nie mam ani grama wolnego czasu. Nie można mieć grama wolnego czasu, ani sekundy wolnego czasu. Dieta jest złożona przez moją przyjaciółkę Monikę Dr. Lifestyle, najszybsza dieta z Biedry i dzisiaj testuję cały jeden dzień, a Wy zobaczycie, co jem na tej diecie. No i zaczynamy sobie od śniadania, a na śniadanie są kanapki z pastą warzywną, która jest pastą gotową, do tego jajko i słupki ogórka, żeby była dodatkowa porcja warzyw. Dobre kanapki, w ogóle nie pomyślałabym, żeby połączyć jajko z pastą warzywną, ale wyszło całkiem spoko i jest porządna porcja, więc czuję się już taka full i myślę, że spokojnie to śniadanie będziemy troszkę trzymało. Zaczynam dzień. Dzisiaj, mimo tego, że jest niedziela, u mnie jest dzień taki bardziej pracujący. Zaraz kończę rozpisywać treningi i będziemy jechać do studia i je nagrywać. Zaczynam przygotowanie do nagrywek. Zawsze makijaż robię już w domu, po prostu jadę do studia gotowa. Przebieram się już i od razu w sumie tak naprawdę zaczynamy nagrywać. Jeśli chodzi o makijaż, to akurat nie jestem żadnym makijażowym guru. Wiem podstawową jakąś tam podstawowy makijaż po to, żeby dobrze się czuć i tyle. Jakoś nigdy mnie to tak bardzo nie interesowało. A dzisiaj nagrywamy dwa treningi, w sumie to trzy, ale dwa zobaczycie. Dwa treningi, jeden dla osób początkujących, a drugi właśnie w ogóle zupełnie z innej bajki, bo dla osób zaawansowanych zrobię hita, żeby po majówce można było sobie odpalić szybko i zacząć nowy miesiąc dość mocno. Treningi zawsze rozpisuję wcześniej i po prostu już gotowa przyjeżdżam i od razu nagrywam. Strasznie lubię to robić, to chyba jedna z takich najfajniejszych części mojej pracy. Nagrywanie treningów. I potem widzenie, że ludzie to robią, czy to jest już w ogóle sztos. Mój najprostszy makijaż na świecie jest zrobiony tak naprawdę zawsze, jak czy gdzieś wychodzę ze znajomymi albo z Patrykiem na randkę, czy robię sobie makijaż pod nagrania, to zawsze wygląda tak samo. Podkład, puder, jakieś cienie leciutkie na powiece, nie lubię jakoś super mocno, więc zazwyczaj używam jasnych cieni i do tego sobie w kąciku zawsze robię coś albo z róży, albo z brzoskwinki, bo bardzo mi się to podoba. Teraz to jest moja aktualnie ulubiona paletka. Potem kreska na oku, bo bez tego nie wychodzę. Wychodzę, ale zazwyczaj kreskę po prostu lubię robić. A ostatnio to zaczęłam sobie robić, to możecie zobaczyć na moim stories na Instagramie, też różową kreskę. Kupiłam sobie różową kredkę w Rossmanie, to jest kredka z Vivo. Mega fajnie to wygląda i właśnie taki codzienny makijaż fajnie go rozjaśnia i sprawia, że jest troszkę inny niż zwykle. Ale do nagrań zazwyczaj czarna kreska, tusz, brwi. Makijaż jest pomiędzy nie zostanę, ale mi pasuje. Kolejny posiłek w diecie to jest drugie śniadanie, a na drugie śniadanie jest grachamka z twarożkiem i malinami. I myślałam, że zjem to przed nagraniami, ale jednak sobie odpuszczę z jednego powodu. Przed nagraniami staram się nie jeść na biało. Dlaczego? Dlatego, że czasami widzę, że to wpływa też na wygląd mojego brzucha. I o ile mnie to jakoś tak bardzo nie przejmuje, o tyle niestety, będąc w internecie tyle lat, nauczyłam się, że jak tylko pokażę się z gorszym brzuchem czy coś, to ludzie już się doszykują jakiejś teorii, że przytyłaś albo coś i wiem, że jestem oceniana pod tym względem, jak wygląda ten mój brzuch na treningach. W związku z tym już od dłuższego czasu po prostu przed nagraniami staram się nie jeść na biału,
nie pić napojów gazowanych, takich rzeczy, które właśnie mogłyby spowodować jakieś tam wzdęcia. Więc odpuszczę sobie te drugie śniadanie na razie, wezmę banana sobie do studia w razie W. Gdyby mi zachciało się jeść, chociaż wątpię, bo ja nie lubię jeść przy nagraniach i nie lubię ćwiczyć z pełnym żołądkiem. I po prostu zjem kolejne posiłki, jak wrócimy. Idziemy właśnie do studia nagrywać nowe treningi i przy okazji będziemy jechać koło mojego starego studia, z którego jak wiecie jesteśmy wypowiedzeni i później budynek został zburzony, więc pokażę wam jak to wygląda z zewnątrz, bo zaraz będziemy koło niego przejeżdżać. Zaraz będzie przed nami budynek studia, a właściwie byłego studia. Nie ma go! To jest tak dziwne! To był budynek! To było moje studio przez rok! A teraz nie ma nic. Kupa gruzu tylko. Masakra. W ogóle wynajmując to pierwsze studio, nie wiedzieliśmy, że ono będzie wyburzane, że w ogóle cały ten budynek będzie wyburzany. Nikt nam tego nie powiedział. Wynajęliśmy je w styczniu rok temu, a pod koniec października dostałam maila z wypowiedzeniem. 3-miesięcznym co prawda, więc spoko, bo mieliśmy dużo czasu, ale mimo wszystko. Więc to było takie strasznie niemiłe, tym bardziej, że my trochę kasy i włożyliśmy w to i pracy, przede wszystkim pracy moich teściów, którzy wyremontowali całe studio. Tutaj gdzieś pewnie był vlog o tym, jak to wyglądało przed i po, ale może Patryk wstawi wstawki, zobaczymy. I było nam bardzo smutno, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny, bo nowe studio jest jeszcze fajniejsze, czuję się w nim super, mamy więcej możliwości i jestem w sumie zadowolona, że wyszło jak wyszło. Rzecz, którą robię po przybyciu do studia, zakładam kapciuszki. Grania za nami, 5 filmów. Z tego 2 rolki, 3 treningi. 2 treningi pójdą na mój kanał, a jeden trening to taki nowy projekt testowy, który nie wiem czy w ogóle wypali, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy. Nagrałam trening po angielsku i zobaczymy co z tego wyjdzie. Masakra, no zobaczymy co z tego wyjdzie, ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana, czy jak to tam się mówi. Więc przebieram się, jedziemy do domu i zrobię sobie wreszcie coś do jedzenia, bo nic nie jadam, już tyle godzin. Masakra, lecimy do domu. Patryk mi teraz powiedział, że ja i tak nie piję szampana, co jest prawdą. Ale może jakbym chciała kiedyś się napić szampana, to bym tego nie mogła zrobić, gdybym nie spróbowała. No właśnie. Jestem już w domu i zabieram się od razu do jedzenia. Najpierw według planu drugie śniadanie. I będzie to grahamka z twarożkiem i malinami. Składniki już mam gotowe, przygotowałam sobie ksylitol, masło orzechowe, twaróg, grahamka i siemielniane. Lecimy z tematem. Dobra. Powiem wam, że moja przyjaźń została właśnie podana testowi, ponieważ ja nie lubię twarożku, nie lubiłam twarożku na słodko. I stwierdziłam, że skoro już testuję dietę mojej przyjaciółki, to zrobię wszystkie dania tak, jak mają być. Nawet z tym twarożkiem. I się okazało, że to nie jest taki głupi pomysł. Twarożek, masło orzechowe, trochę erytrytolu i maliny, pyszka. Szybka przekąska i słuchajcie, to ma 20 gramów białka w porcji. Więc mega. 20 gramów białka w porcji i 378 kalorii. Tutaj widzicie, też zawsze są podane wartości, makro, więc wszystko jest dokładnie wyliczone. Ponieważ nagrania trochę nam zajęły i jest już trochę późno, to zabieram się od razu za obiad. Dzisiaj właśnie w planie jest ryż z warzywami w sosie orzechowym z kurczakiem, więc zaraz zacznę go robić. To, czego się nie powiedziałam o diecie, to to, że ja testuję wariant 1800 kalorii. Już testowałam kiedyś inną dietę Moniki, co możecie zobaczyć tutaj gdzieś w filmie, umieszczę wam w karcie. To była inna dieta, natomiast w tej trzymam się kaloryczności 1800 i to jest kaloryczność mniejsza niż moje zapotrzebowanie, a jestem
bardzo pełna. Po prostu to, jak skomponowane są posiłki, ile jest białka, ile jest warzyw, sprawia, że każdy posiłek po prostu jest bardzo sycący i nie czuję w ogóle głodu, co jest mega, mega dużą zaletą. Jak zwykle przy kurieniu mięsa mam już tutaj koleżankę, która tylko czeka, aż coś jej skapnie z resztek. Nitka? Czekasz? Będę teraz zabierać się za smażenie kurczaka i chcę Wam pokazać super patent. Kiedyś dostałam od kogoś, nawet nie pamiętam już od kogo, takie łyżeczki do odmierzania rzeczy i to jest coś, co zmienia życie w kuchni. Tutaj piszę, jest napisane na danej łyżeczce, jaka to jest miarka, na przykład to jest jedna łyżeczka od herbaty, pół łyżki zwykłej dużej. Mam też oczywiście taką łyżkę wielką, mam też mniejszą. Super opcja, zwłaszcza jak szybko gotujemy, nie chcemy się za każdym razem odmierzać czegoś, na przykład oliwy z oliwek na patelnię, czy właśnie masła orzechowego, czy czegokolwiek. Nabieram to za pomocą tej łyżeczki, wtedy wiem, że na pewno odmierzyłam tyle, ile miałam odmierzyć. Super opcja, bardzo polecam. A druga rzecz, którą bardzo polecam, to właśnie pędzelek i rozsmarowuję sobie za jego pomocą tłuszcz. Wtedy nie musimy nalewać dużej ilości tłuszczu na patelnię, czy jak coś smażymy. Tylko mała ilość i rozsmarowujemy pędzelki. Został mi taki już naprawdę ostatni etap obiadu, czyli smażenie warzyw na patelnię. Ta dieta jest oznaczona jako najszybsza dieta i ma być właśnie przeznaczona dla tych osób, które nie mają czasu, chcą szybkich posiłków, które nie zajmują dużo czasu, jest czasami tak też w ciągu tego tygodnia rozpisu, że na przykład w jeden dzień przygotujemy posiłki na dwa dni i korzystamy potem z tego jedzenia po prostu na drugi dzień. I rzeczywiście wszystko szybko się robi, korzysta się też z półproduktów albo z takich produktów gotowych, ale jest to na tyle zbilansowane, że sama dieta jest bardzo zdrowa. Ja zresztą ufam Monice, bo wiem, jakie ona ma podejście do swojego zawodu i wiem, że na pewno ta dieta po prostu jest dobrze zbilansowana i jest zdrowa, mimo tego, że jest bardzo szybka i że korzysta się też z gotowych produktów. I teraz właśnie obieram czosnek, który podsmażę, dodam warzywa na patelnię. Zaleję to wszystko sosem, który zrobiłam przed chwilą, dodam kurczaka, ryż się już ugotował i mam obiad. I to taki całkiem porządny. Obiad zrobiony, powiem Wam szczerze, że porcja jest ogromna i nie jestem taka pewna, czy zjem wszystko naraz, to jest bardzo ciężkie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Wygląda pysznie, testujemy, czekajcie, tam pod spodem jest jeszcze ryż. Dobra, przypomina mi trochę bardziej takie indyjskie dania niż azjatyckie, chyba przez te masło orzechowe, ale pyszka. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć odnośnie tego jadłospisu. Monika dała mi kod rabatowy dla drużyny CF, więc wpisując drużyna CF na jej sklepie, link zostawię Wam w opisie, macie te diety dużo, dużo taniej, więc jeśli macie ochotę poszukać sobie czegoś w ramach jakiegoś powrotu do zdrowego trybu życia, albo właśnie chcecie jakoś urozmaicić swoją dietę, albo osiągnąć jakiś cel, to wchodzicie na stronę, wybieracie swoją kaloryczność, wpisujecie kod i macie jadłospis gotowy, tam jest też lista zakupów, jest poradnik jak zamieniać, jak czegoś nie ma, jak jeszcze usprawnić swoje zdrowe gotowanie, więc myślę, że idealna taka forma wyjścia dla kogoś, kto chciałby coś zmienić w swojej diecie, a nie do końca na przykład wie jak, albo nie chce mu się myśleć jak, albo tak jak ja teraz naprawdę nie ma zasobów czasowych, po prostu potrzebuje szybkich posiłków, tak żeby było zdrowo, szybko i bezproblemowo.
Nie mam pojęcia, gdzie mi uciekł ten dzień, ale już jest wieczór i zaraz będę gościem na Instagramie sióstr ADHD. W ogóle kocham te wariatki, są takie zabawne. Nasze drogi się przecinają przed kilku lat i to też jest bardzo ciekawa historia. Poznałam je bardzo dawno temu na jakimś evencie fitnessowym i potem co jakiś czas się regularnie widzimy i ostatnio miałyśmy przyjemność razem wziąć udział w jednym projekcie, byłyśmy na nagraniach w Warszawie i właśnie dzisiaj, na dzisiejszym live będziemy mówić wstępnie, o co w tym chodzi. A w nadchodzącym tygodniu całą resztę szczegółów się już wszyscy dowiedzą, więc szykuję się właśnie, już się trochę ogarnęłam po treningu i zaraz będę wchodzić. Fitness i właśnie dużo osób kojarzyłam z sieci i potem jak zobaczyłam ich w realu, to niektórych z nich nie mogłam rozpoznać i to było straszne i to mnie tak strasznie uderzyło. Jestem już właśnie po live z siostrami, ale fajnie wyszło, w ogóle tak lubię te dziewczyny. Strasznie, naprawdę. Tak sympatyczne są i są zupełnie takie same na swoim kanale, na swoim Instagramie, jak w rzeczywistości. To bardzo sobie cenię. Czas na kolację. Już wam mówię, co będziemy jedli zgodnie z dietą. Sałatka z pierożkami gyoza ze smażonym kurczakiem. Czyli wykorzystujemy kurczaka, którego robiliśmy na obiad i do tego będziemy korzystać z gotowych pierożków do kupienia właśnie w Biedrze. Zaraz wam pokażę. Tych. Więc też powinno szybko pójść i muszę tylko zrobić sałatkę, ale to jest pokrojenie papryki i tak dalej, więc zajmie mi to dosłownie sekundę. Ta sałatka jest banalnie prosta, marchewka, papryka, szczypiorek i z tego co widzę to chyba wszystko, a nie, jeszcze rukola będzie i kiełki. No dobra, to zaraz się doda. Powiem wam, że jest to mega wygodne, że mam zaplanowane to wszystko, wszystkie produkty kupione i po prostu tylko idę do kuchni i robię. Tym bardziej rzeczywiście jest tak, że robi się to szybko. Każdy posiłek nie zajmuje mi dużo czasu, a myślę, że gdybym jeszcze była taka cwana i robiła je z wyprzedzeniem, że po prostu bym miała lunchbox już gotowe w lodówce, to już w ogóle byłby sztos. No ale umówmy się, na to raczej na razie nie możemy liczyć. Teraz naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo oprócz takich normalnych rzeczy, które mam jak zwykle, za 2 tygodnie rozpoczyna się moja trasa treningowa, będę odwiedzać 8 miast i robić tam trening na żywo, spotkam się z wami na żywo, nie mogę się doczekać. I właśnie z powodu tej trasy mamy bardzo dużo dodatkowej pracy, tworzenie jakichś grafik, przygotowywanie materiałów, dogadywanie wszystkiego, bo to jest też tak naprawdę logistyka. Dla wszystkich uczestników trasy są pakiety powitalne, te pakiety trzeba przewieźć, zorganizować to wszystko, więc mnóstwo teraz rzeczy mam na głowie i gdybym zrobiła tak, że po prostu nie planowała w żaden sposób tego jedzenia, to skończyłoby się kiepsko, prawdopodobnie kanapkami co 5 sekund. Nie ma nic złego w kanapkach, ale raczej nie byłoby to urozmaicone menu. A też zależy mi na tym, żeby jeść zdrowo, bo jak robię tak dużo, ćwiczę dużo, a przede mną jeszcze ta trasa treningowa, to chcę być w jak najlepszej formie. Wiadomo. Jeśli chodzi zaś o trasę, jak macie ochotę spotkać się ze mną na żywo, razem potrenować, przybić piątkę, to zapraszam was, link do trasy znajdziecie w opisie. Są jeszcze miejsca, nie ma miejsc tylko na Warszawę, Warszawę zapraszam do Łodzi, więc jak jesteście z Warszawy, to zapraszam was na trasę do Łodzi. W Warszawie bilety są już wyprzedane, natomiast w innych miastach jeszcze są jakieś miejsca. We Wrocławiu planujemy też wielki finał, będzie się zupełnie różnić też ta trasa od innych miast, więc warto też na przykład kupić bilet na Wrocław, jeśli macie taką możliwość. Jeśli chcielibyście przyjechać do Wrocławia, to polecam, bo będzie się dużo działo. Powiem wam, że wygląda to przepysznie, ja uwielbiam te pierożki, ale nie wymyślałam, żeby zrobić z tego sałatkę, więc w ogóle fajny pomysł. Pycha, już nie mogę doczekać tej kolacji. No i tak wyglądał cały dzień mojego jedzenia na diecie 1800 kalorii. Tak wygląda makro, tak wyglądają kalorie. Najszybsza dieta i rzeczywiście każdy posiłek zajął mi dosłownie chwilę, jeśli chodzi o przygotowanie, więc naprawdę super. No dobra, powoli będę kończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało i macie trochę inspiracji na bardzo szybkie, proste i zdrowe posiłki. Wszystkie szczegóły dotyczące dzisiejszego jadłospisu znajdziecie w opisie. Tak samo jak szczegóły mojej trasy treningowej. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.
A na dzisiaj to już wszystko. Zaraz się ogarniam w piżamę i lecę spać. To co, do zobaczenia, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już niedługo. Hejka!